Cóż, rozważam teraz opcję, słuchajcie, załatwienia bliźniaka, tak, bo jeden tylko stoi, za pomocą naszego tutaj znienawidzonego bohatera już w tej grze, czyli Bruno. Szkoda, że nie mam tyle szczęścia każdej nocy. No niespecjalnie miałem szczęście, ale dobra, noc była spokojna, tutaj trochę zapasów mamy. Nie jest źle. Czekajcie, zobaczmy ten. No nie mamy tych drobiazgów. No mamy tutaj teraz party. Przydałoby się, żeby przyszedł ktoś, kto jest bardzo głodny. Cholera jasna, on jest bardzo głodny. Anton jest głodny i ma jakieś bio. 33 dzień, bez jedzenia poumieramy. Musimy lepiej go szukać. No tak, świetnie. Bardzo głodny Bruno i bardzo głodny Pawle. Co ma Bruno? Wspomnienia. Na przystanku dowiedziałem się od innych pasażerów, że jesteśmy oblężeni, a autobusy do mojego miasta nie jeżdżą. Byłem załamany. Gdyby nie ja, moja przyjaciółka dawno opuściłaby miasto i uciekła za granicę do swojej ciotki. Ale ja przekonałem ją, by została, a teraz nie wiem co z nią. Nie miałem od niej żadnych wieści od początku oblężenia. No właśnie tutaj miał wcześniej wspomnienie też o tej swojej przyjaciółce, którą ją namówił do zostania w mieście. Że wszystko będzie ok. Dobra, no trzy osoby trzeba pożywić. Anton dzisiaj nie będzie też jadł. Niezbyt dobry dzień. Ok, ty się na razie, Marko, połóż. Ty byś zaszedł do radia. Tak, a ty? Nie mam dalej warzyw. No kurwa. A zobaczmy, jak ten warzywny ogródek. Co ja tu potrzebowałem do tych warzyw? W cholerę wody. Ajajajajajajajaj. Nie mam tak dużo wody i nie mogę jej zbierać, więc... To mi wystarczy dwa wody teraz, tak? Dobra, to zróbmy to w ten... Czekajcie, bo jakbym miał jedno warzywo, co mi zabierze 10 wody, to będę miał, kurwa, generalnie... Czyli 14 wody i dwa posiłki z jednego mięsa, a tutaj z jednego mięsa... Aha, kurwa, teraz nie mam mięsa, żeby zrobić... Mogę zrobić 3 posiłki, ale to jest wszystko, a tutaj 6 wody. Dobra, woda jest też ważna, ale jedzenie jest jeszcze, kurwa, ważne, a nic tu nie mam. Dobra, na dzisiaj jest, a później ewentualnie puszki nam zostają, tak naprawdę. Tylko puszek też jest niewiele, jest 5 puszek, musimy zadbać o jedzenie. Jest naprawdę źle. No tutaj się coś próbuje złapać w tej pułapce, ale to słabo idzie. Okej, Bruno musi dzisiaj zjeść, bo Bruno będzie miał dzisiaj ważną misję. Będzie zabijał. Idź usiądź. Pawle, idź zjedz. I Marko też pójdziesz zjeść. No słabo, słabo to naprawdę wygląda. Kurde, jak Katia żyła, były takie czasy po prostu dobrobytu. Później się wszystko zaczęło jebać. Od jej śmierci. Ktoś czeka pod drzwiami. On niech będzie ten, a Marko odpowie. Kto to jest? To znowu te dzieci. O co to chodzi? Okej, zobaczmy co w radiu. Tutaj co mamy? Nie wiem, że... A tak, dobra. To wiadomo. Przestrzegamy przed bandami szabrowników, to tak. Klasyczna muzyka. Temperatury niskie. Nic ciekawego, tak? Dzień dobry, to znowu my jesteśmy głodni, Marko. Potrzebujemy dwóch puszek. O kurwa. Cześć, dzięki tobie nasza mama czuje się lepiej, ale wciąż jest słaba. My nie mamy nic już do... Nie mamy już jedzenia, burczy nam w brzuchach. Podzielisz się z nami czymś co do jedzenia? Prosimy. O kurwa. Ale ja sam nie mam jedzenia. Chyba, że ryzykujemy, idziemy Bruno zabić tych bliźniaków i liczymy na to, że oni mają sporo jedzenia. I dajemy im te dwie puszki. Bo jak tego nie zrobię, to wszyscy będą tak bardzo w chuj smutni. Będą tak smutni. Ewentualnie będę miał dwa dni na znalezienie jakiegoś żarcia. Dobra, trudno, damy im. Bo tym dzieciom pomagam od samego początku. Gdy wojna się skończy, urządzimy grilla, zaprosimy wszystkich sąsiadów i najemy się do syta. Dobrze. Anton. Cieszę się, że pomogliśmy tym dzieciom i ich matce. Mam nadzieję, że sobie poradzą. No, radzą sobie całkiem dobrze.
Żadne dziecko nie powinno chodzić głodne, po prostu musieliśmy się podzielić z nimi jedzeniem. No kurwa, nawet Bruno, który jest takim często chujem, dzisiaj powiedział, że tak. Dzieci to nasza przyszłość, musimy je uratować, pokazywać, że na świecie są jeszcze dobrzy ludzie, nawet mimo wojny. No właśnie. Przyszłość w naszych dzieciach. Ktoś jest smutny? Głodny, chory, głodny, głodny, zmęczony. Dobra. Ktoś jest chory? Nie, Anton jest tylko chory, lekko, dobra. Głodny, zmęczony. Marko, możesz iść sobie spać. Właściwie gówno zrobimy tak naprawdę dzisiaj. Pawle, dorzuć do pieca, bo temperatura spada. Nie mamy 16, no mamy trochę tego. Nie przyjdzie już handlarz, ale jutro powinien być handlarz. Tak myślę. Będzie handlarz, będzie fajno. Kupimy może wtedy u niego jakieś jedzenie. Nie spałem od jakiegoś czasu, tak. No dobra. Powiem tak. Jakby było to możliwe, to zrobiłbym w tym momencie zapis gry. Ale że nie jest to możliwe, no to trudno. Próbujmy, po prostu próbujmy. Bo innej po prostu opcji nie widzę. Anton niech sobie śpi, bo on musi się wyleczyć. Bruno idzie szukać zapasów. Marko dzisiaj będzie czuwał, a Pawle będzie spał. Chociaż nie spał, ale nie jest zmęczony. Bruno, idziesz szukać zapasów. Przygotuj się. I weźmiemy sobie teraz tak. Weźmiemy sobie strzelbę. Weźmiemy sobie naboje. Zostawimy dwa. Na wszelki wypadek. Nie, dobra, zostawmy te dwa. I weźmy sobie, co jeszcze możemy wziąć. Możemy wziąć siekierę ewentualnie. Próbujemy. Próbujemy, bo nie widzę innego wyjścia. Naprawdę. To będzie w chuj smutne, ale naprawdę nie widzę innego wyjścia. No dawaj. Musimy sobie tam usiąść i poczekać, aż będzie widoczny ten koleś. Widzicie? Dobra. Fuck. Nie widzę swojego życia. Okej, jest drugi. Faktycznie, pomarańczowe to jest przycelowanie. Patrzcie, kurwa, jak zajebiście się ukryłem za osłoną. Pytanie, czy jest jeszcze ktoś w tym budynku, bo kurczę... No w sumie nie widzę. To jest szczur, na dole to jest szczur. Chociaż możemy to sprawdzić. To jest szczur, już widzę, że chodzi. To są wszystko szczury. Dawaj. Aha, bo tam nie ma przejścia. Spróbujemy. Szybko do osłony biegnij. Jest tam jeszcze jeden koleś. Widzicie? Jest. Tylko czekajcie, kto to jest? Czy on nam zagraża? To jest dobre pytanie. Pomocy. Nie zagraża nam chyba. Niespecjalnie widać. To może być jakaś kobita nawet. Albo... Czekajcie, nie widzę, ale dobra. Ta osoba płacze, więc teoretycznie nam nie zagraża. Jeżeli jest tak, że nam nie zagraża, to absolutnie nie ma potrzeby, gdybym miał odpowiednie narzędzie. Nie ma potrzeby zabijania takiej osoby, skoro nam nie zagraża. Więc tylko ważne, żeby nie wezwała pomocy. Ale jakby była pomoc, to myślę, że ta osoba już wezwałaby tą pomoc. Tu nie ma nikogo, to widzieliśmy akurat. Musimy sprawdzić wszystkie pokoje, bo nie chcę ryzykować, kurwa, życiem jego. Dobra. Idziemy na górę. Ale wydaje się, że to już wszystko. Że to już wszyscy. Ta jedna osoba tutaj zostanie. Nie będę jej zabijał, no bo kurwa, po co miałbym zabijać niewinną osobę, tak? Czy niewinną, nieuzbrojoną osobę, która nawet nie ma ochoty ze mną próbować walczyć. Przypuszczam, że można jakoś na pięści się też napierdalać, ale... ta osoba nie ma takiej ochoty. Albo może nie można, nie wiem, ale widzę lodówkę. Niestety, nie mam po prostu wyjścia, jak zdobyć pożywienie dla moich przyjaciół. Potwieram najlepiej wszystko. Nie ma tutaj, czekajcie. Nie można tego, aha, nie można chyba tego otworzyć. I na dach jeszcze wyjdę, dobra, na dachu nic nie ma, to tyle wiemy. Możemy szukać zapasów. No czekajcie, da się otworzyć czy nie? Nie da się, zamknięte, potrzebujemy czegoś, tak. Tutaj chyba też nic nie ma, dobra, to schodzimy na dół. Tu mamy jakieś rzeczy osobiste. Zobaczmy, co jest w szafie. Broń. Weźmiemy, nie, broń musimy pozbierać.
Nie możemy tak zostawić broni, bo kurde się dozbroi. Aha, tutaj nic ciekawego nie ma. Tu mamy lodówkę. To, na czym mi najbardziej zależało. Lodówka. Lodówka z jedzeniem. Kurwa, 3 konserwy i 7 kostek cukru. O kurwa. O kuźwa. To jest naprawdę słabe. To jest mega słabe. Zabierz co chcesz. No ciebie na pewno nie zabiję, spokojnie. Mamy jakieś table... Nie, to są składniki leków. Czekajcie, tutaj coś jest? No, po prostu jest wyjście. Szybkie, szybkie wejście ewakuacyjne. Zobaczmy jeszcze tutaj. Coś tutaj jest. I mamy jeszcze 2 ciała, które musimy sprawdzić. Może tam coś będzie. O kurwa, gun party. Nic ciekawego. Nic ciekawego tu nie ma, no. Jakaś notatka. W piwnicy jest zamurowana nisza. Ukrycie tam trochę zapasów na wypadek, gdybyśmy tu mieli wrócić. Okej, w piwnicy coś jest. Dobrze wiedzieć. Nie wiem, jak dotrzeć w tamto miejsce. Mam nadzieję, że to jest szczur, bo słyszałem jakieś jebnięcie, ale myślę, że to jest jebnięcie pioruna. Czekajcie. Szczur, dobra. Tu coś mamy. Będzie tu można, na pewno można przyjść później. Woda. Woda. Kurwa, nie ma drobiazgów. Są części, jest woda, alkohol, jest drewno, jest jedzenie. O tak, jest jedzenie. Fuck yeah. Dobra, wypieprzamy to, bo to jest nam niepotrzebne. To jest nam niepotrzebne w tym momencie. Bierzemy jedzenie. I nie mamy tego zbyt wiele miejsca na jedzenie, ale trudno. Weźmiemy jedzenie. Tu mamy, aha. Weźmiemy wodę, myślę, bo wody nam naprawdę brakuje. I to jest chyba wszystko, co wezmę w tym momencie. Aha, mogę tak, mogę trochę cukru jeszcze wziąć do pełna. Coś jeszcze nie, mamy puszki. Dobra, kij, weźmiemy tak na razie, chociaż nie, puszki możemy w sumie zostawić, a wziąć coś innego, jeżeli będzie handlarz, to mógłbym coś innego. Co to jest? Czysty alkohol, on będzie drogi. Wiecie co, wypalę puszki, ja wezmę alkohol, bo on będzie miał dobrą cenę. Zajebiście. Jeszcze przeszukam, co jest tutaj. I następnym razem pójdziemy tutaj Marko, który po prostu... O, jest jeden drobiazg. Są filtry wody. Chociaż nie, czekajcie, wodę już mam. Wodę już mam w tym momencie, więc filtry fajnie, że są, ale je tu zostawimy. Zobaczmy, co jest przy ciałach. O, na pewno trochę naboi zużyłem, oni powinni mieć jakieś naboje. Nie, chyba mają karabin jakiś, nie, czekajcie. Aha, tego już nie wezmę, ale naboje mogę wziąć. A tutaj mi się wydawało, że ten miał, wiecie, karabin taki powtarzalny. Nie, wszyscy mają też strzelby, ale dobra, zawsze warto zrobić to tak. Zobaczmy na dół, czy znajdziemy... Aha, nie ma. To może były te zapasy, co tam miały być? Nie wiem. No i na pewno przydałoby się albo crowbar, albo wytrych, bo już... Bo tutaj mamy 2 miejsca ten. Dobra, więcej nic nie zabiorę, ale kurczę... No sorry, Bruno, mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzisz. Bo musiałeś to zrobić dla wszystkich i myślę, że masz tego świadomość. Zobaczymy, jak to się właśnie odbije na nim. Aczkolwiek Marko tam teraz pójdzie i tak się obłowi. Znaczy, wszyscy się obłowią, ale Marko pójdzie z dużym plecakiem. Wiecie, zimne dni minęły. Tak! Tak, nareszcie zimne dni minęły. Możemy normalnie filtrować wodę, zajebiście. Mogłem tam nie iść, ale poszedłem i zabiłem. 34 dzień, ale naprawdę to, że ten Bruno znalazł ciekawe rzeczy, tak, to, że przestało być zimno, to jest naprawdę wielka ulga. Dobra, jest tylko smutny, to jest dobre. Oni nie żyją, ale... A ja tak, lepiej niż gdyby miało być na odwrót. No, no to na pewno lepiej. Zobaczmy, co inni. Anton, Bruno, te zabójstwa odcisną na nim piętno, ale my zawdzięczamy mu życie. I to jest, kurwa, bardzo właśnie ważne. I tu on mówi prawdę. Mam nadzieję, że już nikogo więcej nie będziemy musieli zabijać. Ja mam też taką nadzieję, że niedługo wojna się skończy i nam to, co jest w bliźniaku, że nam starczy do końca po prostu. Marko, Bruno zrobił to, co jego zdaniem okazało się konieczne dla naszego przetrwania, choć był to straszny czyn. No, zabijanie innych po to, żeby samemu przetrwać, to jest masakra, ale nie mieliśmy... Szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, ja osobiście, że to jest tylko gra, bo nie wiem, jak ja bym się w takiej sytuacji zachował, naprawdę. Nie wiem, czy byłbym w stanie zabić kogoś dlatego, żeby samemu przeżyć. Może w sytuacji bezpośredniego mojego zagrożenia życia, typu, że właśnie, wiecie,
typu, że nie wiem, z kimś się szamotam, ktoś chce mnie pozbawić życia, to wtedy ja oczywiście myślę, niewiele bym się, albo na przykład, nie wiem, moją bliską osobę chcę pozbawić życia, to wtedy myślę, nie wahałbym się przed odebraniem życia drugiej osobie po to, żeby uratować siebie lub najbliższą mi osobę, tak? Natomiast w takim pośrednim zagrożeniu życia, typu będę głodował, albo pójdę, zabiję kogoś, zabiorę jego zapasy, no to myślę, że nie postąpiłbym tak nigdy w życiu, ale nigdy nic nie wiadomo. No i mówię, bardzo się cieszę, że to jest tylko i wyłącznie gra. Mamy nawet jedzenie, patrzcie, jedzenie samo przyszło do nas. Dobra, Marko, idź weź to jedzenie. Burczy mi w brzuchu, dobra. Pawle, idź za tym, zasiej ogródek, bo mamy na tyle wody, że możemy zasiać, mamy 21 wody. Ale mamy tam filtry, to jest raz, były 4 filtry, co daje 4 ze 4, 16 jednostek wody. To jest naprawdę sporo, więc myślę, że te warzywka sobie wytworzymy. Na zrobienie jednego warzywa potrzeba nam 10 jednostek wody i jedną jednostkę tutaj nawozu. Natomiast na jedną jednostkę nawozu potrzebna nam jedna jednostka warzywa. Znaczy za jedną jednostkę warzywa dostajemy jedną jednostkę nawozu. Widzicie, jakie to jest głupie? Bierzemy, tworzymy to. Aha, i to są 4 jednostki warzywa. A, dobra, to ma sens. To ma sens, 4 jednostki warzywa za to dostaniemy. Zajebiście. Mogę tam nieźle, ale poszedłem. Dobra, on niech się położy. Anton. Smutny. Może Anton by poszedł, nie wiem, zagrać na kurwa gitarze. Nie wiem, co daje. Znaczy, nie wiadomo, co może mu dać profil biegły matematyk. Nie wiadomo. Może, nie wiem, radiem będzie lepiej kierował. Muszę dospać poprzednią noc. Nie, dzisiaj pójdziesz. Może przy tworzeniu różnych rzeczy. Że co, że inżynier? Nie wiem, można to później sprawdzić. Były też puszki. Dobra, wiecie co? Podstawię tu puszkę zamiast zwykłego żarcia, z którego robimy sobie jedzenie. Dni minęły. Dorzućmy jeszcze jedno do pieca, niech się tu naprawdę fajnie zagrzeje. Niech tak będzie te 20 stopni. Nawet więcej. O, i... Aha, tak przecież tego nie zrobię z tym nic. Z tym coś zrobimy, możemy zrobić pistolet. Mamy gunparty i tak dalej, spoko. Nie przychodzi nikt, kurczę, myślałem, że handlarz dzisiaj przyjdzie, powinien przyjść. Niestety nic więcej nie mamy takiego, żebyśmy mogli coś w świecie wytworzyć. Ale będzie dobrze. Zobaczmy też na destylację alkoholu. Jak tutaj z tą destylacją było? Aha, jeszcze leki, możemy spróbować coś wytworzyć, tak? Tapsy możemy, aha, z alkoholu. Mam taki czysty, a mogę coś tutaj... A nie, przecież filtru wody potrzebuję, to absolutnie nie mogę nic zrobić. Dobra, nie, no to jedne... Czekajcie, ile tapsów dostaniemy za to? Jedne tapsy za... nie, szkoda alkoholu. Dobra, czyli właściwie nic nie mogę zrobić. Kurczę mi... Jest ktoś bardzo głodny? Nie, są tylko głodni. Dobra, Bruno się prześpi. Anton chyba ni chuj nie umie grać na gitarze. Anton może się z powrotem połóż. Krótka przerwa, niespełna jakiegoś czasu, dobra. A, sprawdźmy radio. Poza tym, że się ociepla, może coś innego jest fajnego. Z przyjemnością ogłaszamy, że robi się coraz cieplej. Spodziewamy się, że temperatura będzie dalej rosnąć w nadchodzących dniach. Z pewnością będzie to ulga dla mieszkańców Pogorem. Muzyka klasyczna. Coraz trudniej o świeże warzywa w Pogoren. W opinii naszych analityków ich ceny będą stopniowo rosnąć. Nie dość, że w mieście... Dobra, to wiemy. Dobra, wiecie co? Nie ma tak naprawdę co tego przedłużać. Pójdziemy, Marko, tam, gdzie musi pójść. Czyli ty szukasz zapasów. Pawle będzie dzisiaj czuwał, a oni niech sobie prześpią. Bruno niech się prześpi, dajmy mu spokój. Marko tutaj idzie, bliźnie odwiedzone. Tak, przygotuj się. Aha, i mówiłem, że tam są drzwi. Dobra, weźmy crowbara. Weź na boje, żeby się nie wystrzelali. Aha. Nie wystrzeli na boi. No też prawda, kurczę, ale znowu marnować miejsce w plecaku. Tyle rzeczy mogę ten. Dobra, kij. Nawet jak wystrzelają, to kij. Ale ważne jest miejsce w plecaku. Jak coś, to sobie, nie wiem, albo odkupię, albo... Chociaż nie znajdę, tak, kurwa.
Nie wiem, obawiam się, żeby na przykład mógł ktoś tu się zjawić, ale nie przypuszczam, żeby ktoś tu się zjawił więcej. Nie, raczej się nikt nie zjawi. Mam nadzieję, że nie wystrzeli mi wszystkich naboi. Ostatnio nie wystrzelili wszystkich. Dobra, okay, idziemy z tym crowbarem i idziemy, znaczy no, łomem. Używam angielskich zamienników, jak są polskie słowa. To jest głupie. Idziemy, zbierzemy wszystko, co się da. A czy ten łom właściwie możemy stracić, bo... Można by to tak zrobić, żeby otworzyć te drzwi i może akurat on, wiecie, się... Czekajcie, zobaczymy. Czy to jest ten koleś? Ej, czego tu szukasz? To jest jakaś chyba laska, tak zachowuje się jak laska. Wzywam pomoc. Już nie masz kogoś wezwać na pomoc. Taką mam nadzieję. Jakbym miała kogoś do pomocy, to by poszła po tą osobę. Zauważcie, jak było to poprzednim razem. Po prostu poszła, tam laska była i poszła po faceta. No nie, zabierz co chcesz. Nie, poszła po faceta, facet przyszedł i zabił Katję. No właśnie, teraz wiemy, jak widziała ten mechanizm wołania kogoś. Dobra, tu brat zwraca uwagę, że były ciała i nie ma ciał. Może, nie wiem, pozbierała ciała albo coś, ale chyba zebrałem wszystko z tych ciał. Mamy znowu, czekajcie, ile mamy tego łomu? Nie widać, no niewiele, ale chyba jeszcze starczy na te dwa zamki. Idźmy do góry, bo tam u góry może być coś ciekawego. Tu nie. Nie rób mi krzywdy, nie zrobię, spokojnie. Tam jest, u góry. Jest, no. Do otworzenia są drzwi. I tam jest jeszcze jedna szafa do otworzenia. Ewentualnie tutaj też może być szafa do otworzenia. Ewentualnie następnym razem przyjdę już z picklockiem, nie? Bo mamy też picklocka. Czyli no, wytrych. Przedmiot się zepsuł. No tak przypuszczałem właśnie. Ale my tą szafę możemy otworzyć. To dobrze. Chyba. Nie, zamknięte. Kurde. Szkoda. Szkoda, że nie przetrwał, no ale trudno. To mogłem tamtą otworzyć. No ale dobra, teraz już po ptakach, że tak powiem. Tutaj nic już nie ma, tak? Czyli górne piętro jedno trzeba tam sprawdzić. Tutaj na dół. Tutaj... nie, tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Natomiast tutaj mamy rzeczy i tutaj mamy rzeczy. O właśnie. Teraz tylko co tu pozbierać? I czekajcie, i tutaj są jeszcze rzeczy. To już, które jest gdzie? A, i tu jest jeszcze jedna szafa. Czyli są dwa miejsca, gdzie można coś otworzyć. Aha, tu mamy leki. Dobra, filtry wody mówiłem, że nam są potrzebne. O, to nam nie jest już tak potrzebne, więc spoko. Co by nam się na pewno przydało? Leki, drobiazgi. Chociaż no, drobiazgi jeden, kurwa, nieś go stąd. Chyba jest słaby temat, nie? Mamy sporo jakichś ziółek i tak dalej. Drewno, sporo drewna, części, cukier. Myślę, że tak, to weźmiemy, bo puszki się przydadzą. Tego jest sporo, to możemy to... Aha, aha, znaczy tu się stakuje, a nie, stakuje się, dobrze, to zajebiście. Ziołowe lekarstwa, które się nie chcą ze sobą zestakować, to jest bez sensu. Ale okej. Fajki, 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 myślę, że trochę tych można by wziąć. Teraz co? Ziółek, może ziółka i tytoń. A co tam jeszcze raz mamy? Aha, takie coś. Dobra, wiecie co? Przełóżmy to do jednego. Do jednego tego bym to przełożył. Żeby mieć w jednym miejscu już. Czyli to zostawimy. Czekajcie. Zrobimy tak, weźmiemy wszystko, przełożymy tu, jeszcze raz się zastanowimy, co faktycznie biorę ze sobą, a co nie. I wszystko. I teraz tutaj. Czyli będą jedne szafeczki i dwie szafy do przeszukania. No, książek nie potrzebuję, tego na razie nie potrzebuję, naboje się przydadzą oczywiście, to mogę sobie zebrać. To chciałem zebrać i to chciałem zebrać. Nie, tego już nie, bo to za mało, żeby to brać naraz. Filtry wody koniecznie.
I teraz mam jeszcze dwa miejsca. Co mogę w te dwa miejsca włożyć? Drewno. Czy drewno mi jest aż tak bardzo potrzebne? Mam chyba sporo drewna, tak mi się coś wydaje. To mógłbym sprzedać ewentualnie, nie wiem, zioła i leki. Co z tego będzie najdroższe? Papieros. A to są dobre skręty. A papierosy będą drogie. No dobra, weźmiemy tak. I co, te jedne leki? Nie, może innym razem. Weźmy coś, co... Tego nie mogę? A, mogę jedno wziąć, tak? To weźmiemy tak i weźmiemy... Weźmy te jedne cholerne drobiazgi. Może zawsze te jedne więcej mi coś dadzą, to wiecie, do wyjścia. Aha, w drugą stronę pójdzie. Wiecie, zabraknie mi jednych drobiazgów i będę w dupie, nie? No dobra, Marko wrócił. Pytanie, czy nas zaatakowano, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Dzień 35. Oby nas nie zaatakowali. Udało mi się znaleźć masę fajnych rzeczy. Co za noc. Uhu. Oh yeah! Zaatakowano. Fuck. Ktoś próbował nas okraść. Amunicja, której użyliśmy... Aj, 6 naboi poszło w chuj, a ja 8 przyniosłem. No dobra, trudno. Trudno. Bardzo głodny i bardzo zmęczony. Bardzo głodny, bardzo głodny. Wszyscy są bardzo, uwaga, głodni. Anton, że zdobycie jedzenia jest najważniejsze. Musimy przeżyć, tak. Teraz Bruno nie daje sobie rady. Smutny, lekko chory. No tak, weź najpierw tapsy, żebyś mi tu nie pozarażał nikogo. Weźmy tapsy najpierw i pójdzie robić posiłki. Aha, warzywek nie mamy jeszcze, a to szkoda. Warzywka się będą sporo robić. Trudno. A wszyscy są w cholerę głodni. Tylko, że znowu chuj, no tyle i zużyć aż tyle tego wszystkiego. 4 jedzenia, 8 wody. Zróbmy tylko 2 porcje dzisiaj. A nie, przepraszam, przecież ja mogę... Wszyscy są bardzo głodni, tak? Ty się, Marko, pójdziesz położyć na razie. Pawle, idziesz wodę zbierać, bo nam wody potrzeba. Zrób, tak. No dobra, ty na razie zrób 2 porcje, co? Szkoda, że te warzywa tak długo się robią, bo jak nie, jakby się nie robiły tak długo, to byśmy teraz mieli naprawdę fajny posiłek. I naprawdę tanio by wyszedł ten posiłek, a nie tak na... Mam nadzieję, że przyjdzie jakiś ten... Czekajcie, zdejmę sobie na chwilę słuchawki, bo mnie jakoś uszy bolą. Nie wiem, ja mam coś dziwnego tutaj z uszami, kośćcem, kurde, od jakiegoś czasu. Strasznie mi kark, wiecie, tutaj strzela i w ogóle, i boli, i nie wiem. I przy siedzeniu w słuchawkach też mi się dzieje, nie wiem dlaczego. Dobra, robimy wodę. Robimy wodę w ogóle, nie? To dobra, Bruno, tobie się należy dobry posiłek, więc ty zjesz dzisiaj posiłek. I Marko też się należy dobry posiłek, więc idźmy zanieść. Dzisiaj Anton i Pawle zjedzą sobie tylko po puszce. Niestety, ale zjedzą sobie tylko po puszce. Anton na razie nic nie zrobił, więc no. Proszę cię, Marko, musisz jeść. Ktoś czeka pod drzwiami. Weźmy sobie też żarcie. On tu zje dzisiaj to, czy nie? No bo przecież jeszcze zostało to całkiem tutaj. O, no całkiem. Dobra, teraz tak. Marko idzie się położyć. Bruno. No, niech się położy na chwilę. Anton. Pójdzie tutaj. No dalej wiem, że jest, że tu jesteś. Zobaczymy. Nie łatwo się tu dostać, więc nie marnujmy mojego wysiłku. Dobra, najpierw sprawdzimy radio. Co tam radio mówi do nas dzisiaj. Okej, nic ciekawego. Trudno o świeże warzywa. No na razie ich nie mam, ale później ewentualnie mogę jakieś sprzedać, jak będę miał. No, nic ciekawego. Może nie wiem, dlatego że jest biegłym matematykiem, lepsze ceny nam weźmie ten, nie? Wnioskuję. O dobra, mamy drobiazgi, to nam bardzo potrzebne. No natomiast tak, no warzywek to ja nie mam. Możemy ewentualnie jakieś ziółka dać, jakąś kawę czy coś. O, mamy to. Na pewno to będę chciał mu dać. Trochę drobiazgów. Świetnie, umowa stoi. Nic z tego.
Dobrze, więc tak, może trochę wody. No, nope, nie muszę się bardziej postarać w drewno. Nie. No dobra, weźmiemy tyle, ile dadzą. Dalej. Z czego się mogę po... Śnieg mogę... Nie, śniegu już nie. Śnieg mi zostanie, jak widać. Nic więcej tym nie zrobię. Ewentualnie możemy na przykład broń zrobić. Mam 15 części, no to się w sumie przyda. Można by broń sprzedać, nie? Za co? W sumie on niewiele ma. Ma tylko te drobiazgi. Kurwa, generalnie to nic nie ma. Naboje możemy sobie wziąć. Ewentualnie wytrych. Już nie wiem, co mu kurde sprzedawać. 37 drewna. Drewna mamy naprawdę sporo. Możemy naprawdę sporo tego dać. Co za to chcesz? Chcę za to... to. Bardziej się postaraj. Świetnie umowa stoi. Nope. Okej, ale jak dam ci to wszystko? Musisz się bardziej postarać, tak? Dobra. To dorzucę ci do tego... normalnego papierosa. Świetnie umowa stoi. To ty mi daj jeden wody. Okej. Bardziej się postaraj. To jeszcze jeden papierosik. Woda moja. Bardziej się postaraj. No dobra. A może to? Nope. Nabój. Nie. No dobra, na razie zgoda. Papierosów się pozbywam. Ewentualnie Bruno za coś tam zapali. Znaczy właściwie zostawię dla Bruno te papierosy tutaj. Mamy też tytoń, który możemy opchnąć, bo tam jeszcze jest tytoniu sporo. Weźmy sobie naboje. Może ziółka. Bardzo hojnie. Nie, to aż tak to nie. Bardzo hojnie. Świetnie umowa stoi. Bardziej się postaraj. No dobra, to dajmy mu to. Tam jeszcze ziółka jakieś zostały? Jeszcze jakieś zostały, bo tak to porobimy leki dzięki tym ziółkom, nie? I co możemy jeszcze? Mięsa mamy niewiele. Kurczę, niewiele tego mięsa. Przydałoby się to jedno mięso też. To co możemy mu dać? Może na przykład pusty karabin, nie, karabin szturmowy zostawimy, a po prostu ten pistolet. Świetnie umowa stoi. To nam może coś nam dorzuć, koleżko. Postaraj się bardziej. No dobra, na razie zdamy tak. Plus, kto tu jest? Pawle. Pawle, idź mi na dół. I przecież z tych części możemy uzbierać, znaczy możemy zrobić sobie pistolet. Tak. A, nie, brakuje nam... Jak to? Przecież mam. Przecież mam to. O co ci chodzi? Aha, nie, sprzedałem to. Aha. Dobra, sorry. Pomyliłem się. Mam te karabiny, których na razie stworzyć nie mogę. Nie możemy. Kurwa, woda by się przydała na razie. Nie mam za specjalnie dużo wody. Za niedługo będzie. Czy mam coś, co chcę? No ten wytrych w sumie, ale czekajcie. On ma wytrych. Aha, tylko te drobiazgi dał. To zejdą drobiazgi. To może bardziej kupmy ten wytrych. Wtedy będą, wiecie, tam te drzwi jedne, drugie mogę otworzyć. Weźmy sobie to. I co my możemy mu za to dać? Co my możemy mu za to dać? Drewna mam całkiem sporo. Bardzo hojnie, no nie, nie aż tak, no bez jaj. Okej, 5 drewna za cały wytrych. Dobra, dla mnie bomba, bo drewno jeszcze sobie dozbieram. Mam jeszcze coś, popatrz, co znowu masz jeszcze? Nic ciekawego już dla mnie nie masz, naprawdę, szczerze mówiąc. Ewentualnie gunparty, ale to... No nic ciekawego. No alkohol to sobie sam zrobię, drewno mu dałem. Dobra, wygląda, że fajno. Nic więcej, no tych drobiazgów. Drobiazgi są takie, wiecie. Chciałbym je mieć, ale nie mam. Co możemy tutaj? No tu nam brakuje tych drobiazgów. Ale możemy filtry wody tworzyć. Coś jeszcze możemy tutaj upgrade'ować. No to... Właściwie wszystko mamy już w większości zrobione. Ewentualnie możemy zupgrade'ować sobie... słuchajcie to. Kurde, to dom jest strasznie duży jak na tyle, wiecie, sprzętów, ile tu można umieścić. No nie wiem, musiałbym naprawdę być bogaty w te wszystkie rzeczy, żeby sobie stawiać po kilka tych warsztatów i mieć, kurwa, z 10 postaci, które będą to ogarniały. Ale przynajmniej zielarnia, nic ciekawego, ale czekajcie, co w tej zielarni możemy zrobić? Możemy zrobić tapsy, możemy zrobić bandaże, możemy zrobić...
tytoń. Aha, i później te skręty. Dobra, na razie jebać. Okej, woda się zrobiła. Okej, nastawmy drugą wodę, żeby też się robiły wody. Czy dwa kolejne filtry. Dobra, chyba możesz już iść, koleżko, wiesz? Dobranoc. Powiedziałem, że może iść co i stoi tam. Matuł, dobra, lekko chory. Weź te tapsy jeszcze ziołowe. I za to pójdziesz na dół. Więc, że wody mamy. Ile mamy wody? 18. Moglibyśmy w sumie alkohol wstawić, żeby się robił. Chociaż na razie, no tak, właściwie nie sprzedałem teraz alkoholu, ale następnym razem by się przydało sprzedać na przykład alkohol. Tylko, że teraz nie było nic do kupowania. Nie wiem, czy następnym razem będę miał coś do kupowania. To jest ten problemos. Ale dobra, weźmy 4, 18. Dobra, zróbmy. Nie, zróbmy jedną wódę. Jeden spirytus se wstawimy, niech się robi. I właściwie to tyle. No i przydałby się po prostu, Marku, pójdziemy wtedy w to samo miejsce. Zaraz. Okej, to się robi, tam się wszystko robi. Tutaj się coś, jakieś żarcie też łapie. Chory bierze leki, dochodzi do siebie. Bierze leki, tak? Zmęczony. Dobra, no to... Ach, demet. To co, skończymy ten dzień i zrobimy sobie przerwę. Jestem głodny, dobra. Czyli tak, znowu ta sama sytuacja, czyli Marko idzie szukać zapasów, Pawle będzie... niech on czuwa, a ci niech chłopaki tu śpią. Bruno się należy za te wszystkie, chociaż widzicie, spłynęło po nim to. Nie tak jak Marko, który miał kurwa depresję przez 3 dni. Musiała go świętej pamięci Katia pocieszać. Tylko spokojnie. Zajebiście jest. Dobra, weźmiemy sobie te dwa lockpiki. Myślę, że nie potrzeba nam nic, wiecie, takiego, co bym... Żebym tam... Nie, no nie sądzę, żeby tam ktoś był taki. Chyba, że ktoś faktycznie będę to... Pierwsze, co zrobię, to będę spierdalał. Ale nie sądzę. Więc idziemy szukać zapasów, tak żeby otworzyć te dwie szafy dosłownie. Dwie szafy do otworzenia i jedno do przeszukania. Znaczy trzy miejsca właściwie do przeszukania też będzie szybko. Najpierw zajdźmy tutaj. No właśnie, z pięści może się tylko napieprzać, no ale to w sumie nic mu nie da. Zajdziemy tutaj. Nie widzę, żeby tutaj ktoś był, dobra. Ja już wchodzę jak do siebie, tak jak w hotelu. Okej, no tu mamy jedną szafę i drugą mamy tutaj u góry. Zobaczymy, co w nich jest. Uuuu, shit man! Oh fuck! Trafiłem na kurwa normalnie żyłę złota. Oh shit! Możemy teraz wszystko zrobić. Biorę to, wjebać wszystko inne, biorę to. Mam jeszcze więcej tych. Leki i tak dalej. Kurwa, ale zajebiście. Nie mogę wziąć wszystkiego. To czekajcie, na razie wezmę to, zostawię tutaj. Wezmę wszystko inne, nie? I przeniosę sobie do tej skrytki jednej. Tutaj. Tylko kurwa, ja teraz nie mam, wiecie, broni, którą mogę grozić tej postaci, więc mam nadzieję, że ona będzie uciekać przede mną. Mam tylko ten. No nie mam żadnej broni, cholera jasna. Mam naboje i co z tego? Fuck, trochę nie pomyślałem. Mi się nie okazało, że wiesz, gdzie. Ej, czego tu szukasz? Okej. O nie, dobra, pomocy, dobra. Ona tylko pouciekała, no wiadomo, nie ma nic mi, nic nie może zrobić. Gdzie jest ta szafa? To jest ta szafa, dobra. Jezu, jak tu będzie druga taka sama szafa? Boże, ile tu razy będę przychodził. Uhu! No, chwila prawdy, co tu jest? Ach, chuja tu jest. Ale dobra, wiecie co? Ta pierwsza szafa jest tak zajebista. Następnym razem nawet nie będę martwił tej... Znaczy, mi się wydaje, że to jest dziewczyna. Ale ciężko powiedzieć w tym momencie. Wszyscy tu, kurde, wyglądają jakby byli żulami, więc... Dobra, bierzemy to. Wszystko, co tu jest. I weźmiemy stąd jeszcze, co możemy. Co najważniejsze. I huragan. No, jeszcze raz tu przyjdę, żeby zabrać tą zawartość. Nawet policzę, ile tego jest. Więc teraz bierzmy wszystko, co możemy czego możemy najwięcej zebrać. Warzywa tu są?
Skąd ja te warzywa? A, znalazłem w tej szafie tutaj. No kurwa, jeszcze warzywa. Ja pierdzielę, nie zauważyłem warzyw. Z tej ekscytacji na temat drobiazgów, które znalazłem. Naprawdę, nie zauważyłem, że tutaj jeszcze mamy warzywa. Więc warzywa wziąłem. Możemy wziąć... Mamy konserwy, mamy tapsy, mamy bandaże. I to chyba są najważniejsze rzeczy. No dwie mogę wziąć. Dobra, weźmy bandaże. I weźmy... Konserwy. Weźmy póki co konserwy. Weźmy konserwy, tak, dobra. Reszta się jakoś... No, na razie się nie przyda. Dobra. A, ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Może od góry lepiej. Cztery w rządku, czyli jest 5 plus... Tutaj mamy 11, to jest 16. Kurwa, nie zabiorę wszystkiego. 16, 20 przedmiotów, no. No, dwa razy muszę przyjść, nie mam wyjścia. Ale to może Marko tu już nie będzie przechodził tu. Dobra, to do wyjścia. A nawet zawsze idzie w tamtą stronę. Bogam cię, przestań. No niestety, dziewczyno, może zawsze przyjść do mnie przyłączyć. Znaczy, nieważne, że zabiłem twoich przyjaciół. Ale ważne, że ja przeżyję. Ważne, że moi bohaterowie przeżyją. Niestety. Znaczy, niestety, to jest najważniejsze.